kształcie, że się zakocha, tak jak ty, mojej samotni. Ja? No tak, no a ten gość wczoraj? Nie, to jest zupełnie nie tak. Kurka, czy ty myślisz, że ja nic nie widzę? Lato, śpiew ptaków, szum morza. Ja byłam nad jeziorem. Wcale się nie zakochałam. Dlatego wcale nie trzeba słów. Od razu widać, że coś iskrzy. Tym większą zrobimy moje niespodziankę. A teraz muszę. Genialny polski stylista czeka. Tak, właśnie, a propos tego. Kiedy chodzisz boso, to owijasz stopy byle czy idziesz do szewca. A no to wyobraź sobie, że ja jestem tym szewcem. I ja nie pozwolę, żebyś chodziła byle czy. Zrozumiała? Czego? Jestem ci bardzo wdzięczna. Ale ja naprawdę nie mam takiej potrzeby. Przepraszam cię. Pani Dąbrowska, bo my już musimy iść. Się śpieszy. A tak dokąd wy się śpieszy? Och, bogowie, na śmierć zapomniałem, że jesteśmy umówieni, stylista i fryzjer pod parą czekają. Może nie, bo ja mam tego autonomię. Tak, to też. Proszę koniecznie wieczorem wpaść do mnie i sprawdzić piesek. Ja? Ja? No, oczywiście nie omieszkam. No, tak się cieszę. Tak się cieszę, że pana poznałam. Ja się cieszę. Tak, ale szkoda, że tak krótko, prawda? Ja, pani Dąbrowska, to do widzenia. A następnym razem, to ja panu, jak pan przyjedzie, pokażę panu. Ja wiem, Dorto, to ty się zawiozę. Następnym razem, jak pan przyjedzie, to ja panu pokażę te wszystkie sukienki, taką bluzeczkę koronkową, to ja niedawno kupiłam. Tam, a w bombki czy w gazoni? Koronkową taką. No, tylko pokaż się koniecznie, jak ty tam zrobiłeś. Bardzo było miło, szaleńko. Dobrze, ale ile to będzie trwało? Spokojnie cały dzień. Dzień dobry. Dzień dobry, ale ja przecież mam jeszcze dzisiaj tego ortodontę. Stąd pojedziemy, a potem na zakupy. Dzień dobry. Tak. Najpierw pozbędziemy się tych okularów. Będziesz nosiła soczewki. Ale ja nie mogę nosić soczewek, bo przeszkadzają błyszczyknią. Widocznie dawno nie próbowałeś. Zmienimy fryzurę. Tak. Pani Olenka, zrobimy manikur i pedikur, prawda? Wyregulujemy brwi. Potem peeling, maseczka, profesjonalny make-up. Zobaczysz, będzie cud. Tylko czy to jeszcze będę ja? Dopiero wtedy to będziesz ty. Halo? Lekko, to Madek z tej strony. Co tam nowego w Rysiowie? Jasne. Tylko jeszcze dzwonię w sprawie, żeby się no dogadać. Wiadomo, nie? No, dokładnie. Pozwól to od lekarza. No to mogę dać jutro. Jutro? Tylko rano. Rano, wiesz, bo podam raz imienie, wychodzimy, w ogóle nikogo nie wiem. Dobrze. Będę rano. Cześć. Pa. Już. Sekundę. No to ja czekam. Febo Dobrzański. No, lepiej, żeby się na mnie poznali. To jednak ja się na nich poznałam. Ostatni raz. We'll be right back.
Cześć, Aniu. Ula? Matko, jak ty wyglądasz? Ja cię nie poznałam. W ogóle jak? Kiedy? Gdzie? Co ty zrobiłaś? Słuchaj, niesamowicie. Dzięki. No super, ale wracasz do nas? Nie, przyszłam do Aleksa, muszę pozamykać parę spraw. Kurteczka, ale się cieszę, że cię widzę, no. No naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. No. Fajnie.